Cześć, z tej strony Marcin. Dziesiąte zadanie z funkcji wymiennej z książki Teraz matura poziom rozszerzony. Zadanie mamy takie. Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się x do trzeciej minus 7x plus 6 przez x kwadrat minus 3x plus 2. Oraz później drugi wykres funkcji. Tym się zajmiemy później. Dobrze. W jaki sposób to zrobić? No oczywiście trzeba to zrobić w taki sposób, że... Aha, i podaj x biorę wartości. Zrobimy to w taki sposób, że... jeszcze coś sprawdzę. Dobra, okej, okay, to już wiem. Dobra, w jaki sposób to zrobimy? No oczywiście naszkicujemy sobie wykres funkcji f od x równa się to. Tu jest wstępnie zaczęty, ale to najpierw musimy oczywiście troszkę poprzekształcać. Pierwsza podstawowa rzecz to musimy sobie określić dziedzinę. Czyli oczywiście dziedzina naszej funkcji to będzie x kwadrat minus 3x plus 2 nie może być zerem. Dlaczego? No bo w mianowniku nie może być zera. Policzymy sobie deltę, b kwadrat, czyli 9, minus 4 razy 1 razy 2, 8, czyli 1. To znaczy, że x1 to jest minus b, czyli 3, minus pierwiastek z delta przez 2a, czyli to jest 2 przez 2, czyli 1. No i oczywiście x2 to jest 3 plus 1 przez 2, czyli 2. Ok? To znaczy, że dziedzina naszej funkcji to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyrzuceniem, sorry, jedynki i dwójki. Sorry, że tak szybko, ale sorry, no to są zadania z rozszerzenia. Myślę, że osoba z rozszerzenia spokojnie umie ci delta i wyznaczać pierwiastki, tak? Dobrze. Dobra, to na razie jest jedno. Może pozwólcie, że ja sobie ten mianownik, czyli to x kwadrat minus 3x plus 2, od razu mogę zapisać w postaci iloczynowej funkcji kwadratowej, czyli to będzie x minus 1 i x minus 2, ok? To mi zaraz będzie mega pomocne. Dobra, a to sobie skasuję, żeby miał miejsce. No i teraz oczywiście zajmiemy się jeszcze tą górą. Czyli mamy x do potęgi trzeciej minus 7x plus 6. No i co my tu zrobimy? Oczywiście ja będę chciał zrobić tylko jedną i wyłączną rzecz, to złożyć sobie ten wielomiar na czynniki. Sorry. Oczywiście jaką metodą? Można to pogrupować, ale trzeba sprytnie to pogrupować, więc ja zrobię to może metodą Hodnera. Przy x do trzeciej stoi 1, przy x kwadrat stoi 0, przy x stoi minus 7, wyraz wolny to jest 6. Tak? No i podstawię sobie pierwszą lepszą liczbę, czyli 1. Oczywiście podstawiamy dzielniki 6. I mnożymy 1 razy 1 plus 0, 1. 1 razy 1 to jest 1, minus 7 to jest minus 6 i 1 razy minus 6 plus 6 to jest 0. Ok? Ale pozwólcie, że ja... Dobra, ok. Czyli z tego otrzymam, że to jest x, skoro, czekajcie, kolorkami, żebyście lepiej widzieli. Skoro tu jest jedynka, to tu jest oczywiście x minus 1, tak, bo tu musi być pierwiastek jedynka. No i ponieważ tutaj jest 1, 1 i minus 6, to zmniejszamy stopień, czyli będzie x kwadrat plus x minus 6. Ok? Dobra. Tu możemy sobie policzyć deltę, ja też to zrobię mega szybko, czyli delta jest 25. To znaczy, że x1 to jest minus 1 minus 5, czyli minus 6 przez 2, a więc minus 3. No i x2 to jest minus 1 plus 5, 4 przez 2, czyli 2. Ok? Mhm. Czyli ostatecznie to nas zrobimy tak. O, czyli moje f od x możemy zapisać w postaci. Zamiast x do trzeciej minus 7x plus 6 zapisujemy x minus 1. Z tego otrzymujemy postać iloczynową x minus 2 oraz x plus 3. Natomiast po to był mi ten mianownik tutaj, żebym sobie zapisał, że to jest x minus 1, no i x minus 2. Ok? Zauważmy, że to się skraca, to się skraca, to się skraca, tak? X minus 1 z x minus 1, x minus 2 z x minus 2. Czyli ostatecznie równanie mojej prostej f od x to jest x plus 3 po prostu. Ok? Delayed. To też mi nie będzie potrzebne. Już. Czyli f od x równa się x plus, bez nawiasu, bo po co? X plus 3. A to jest oczywiście równanie
liniowe, tak? I tu jest dziedzina tej funkcji, to jest bardzo ważne. To jest oczywiście równanie liniowe, czyli jak się robi, no robimy zwykłą tabelkę x, y, podstawiamy 0, 1. Jak podstawimy 0, to wyjdzie 3. Jak podstawimy 1, którego mi nie wolno podstawić przecież, to nie jest w dziedzinie, to postawimy trójkę powiedzmy. Jak podstawimy 0, to wyjdzie 3. A jak postawimy 3, to wyjdzie 6. I zaznaczamy te punkty. 0,3 to jest ten punkt. 3,6 to jest ten punkt. Tak? Co jeszcze trzeba pamiętać o tym, że ten wykres ma być oczywiście linią prostą, tak? Ale musimy wyrzucić z tego wartości dla jedynki i wartość dla x równego 2 i dla x równego 1, tak? Tu mają być kółeczka, żeby ten wykres był dobrze, bo nie ma ich w dziedzinie. No i tyle, tak? Więc trzeba było tylko postać leczynowa, poskracać, zauważyć, że f od x równa się x plus 3, narysować krechę i wywalić tą jedynkę, dwójkę z dziedziny. Koniec. Dobra? Dobra. A teraz zajmiemy się wykresem funkcji g od x, którego nie mam jeszcze przygotowanego. To sobie możemy skasować. Aha, nic nie szkodzi. Mamy zrobić coś takiego jak wartość bezwzględna z f od x. Ok. Może tak. To sobie odgrodzimy. Czyli ja sobie napiszę, że wartość bezwzględna z x plus 3, czyli z tego, nie? To jest równe albo x plus 3, czyli pozbywamy się wartości bezwzględnej, albo zmieniamy znaki, czyli minus x minus 3, tak? Gdy i teraz x plus 3 jest większe równe 0, albo x plus 3 jest mniejsze od 0. Jak odejmiemy sobie trójeczki, to wyjdzie, że x jest większe równe minus 3. No i jak tu odejmiemy trójeczkę, to że x jest dobrze, mniejsze, dobrze, minus 3. Ok? Czyli nasza funkcja f od x równa się. Zauważcie, że jeżeli będziemy w przedziale tym x większe równe, może tak zrobimy, tak? O. Jeżeli będziemy w przedziale tym, czyli dla x-ów należących większe minus 3, czyli od minus 3 do plus nieskończoności, tak? To co będziemy mieli? Ano będziemy mieli coś takiego, że zamiast wartość bezwzględna z f od x wpiszemy sobie oczywiście x plus 3, no i podzielimy to jeszcze przez x plus 3. Sorry za to, tu oczywiście ma być g. Tak, bo już tą funkcję chcę wiedzieć, jak wygląda. Ale zauważcie, że x plus 3 przez x plus 3 to jest nic innego jak 1. Ok? A natomiast, jeżeli jesteśmy w przedziale zielony, tym, czyli x-y należą od minus nieskończoności do minus 3, tak? To mamy co? To można jeszcze troszkę inaczej zapisać. Może tak, o, będzie lepiej. Minus x plus 3, ok? Czyli w tym przedziale mamy tak, zamiast wartości bezwzględnej z x plus 3 wpisujemy to, minus x plus 3 w nawiasie, a w mianowniku jest f od x, czyli po prostu x plus 3, tak? To się skróci z tym i zostanie minus, czyli po prostu minus 1, tak? Jest dla tego przedziału. No i teraz jak to narysować? Pozwólcie, że zastosuję sobie ten wykres funkcji, tylko na przykład, a niech będzie na czerwono, narysujemy sobie ten g od x, ok? Albo o, tu jest ten, to narysujemy tak. Czyli co? Od minus nieskończoności do minus 3 jest minus 1, tak? No to minus 1 od minus nieskończoności do minus 3. Ponieważ tu jest mocna nierówność, czyli nawias okrągły, tu ma być kółeczko. Dalej. Od minus 3 do nieskończoności wartość jest 1, czyli tu jest 1, czyli lecimy poziomo, przez 1 ma przejść. Tak? I tu ma być domknięte. I jeszcze jedna ważna rzecz. Cały czas pamiętamy o tym, że wyrzucimy sobie jedynkę i dwójkę. I to zamyka nasze zadanie. Okay? Więc nie było trudne. Trzeba było zauważyć, że w jednym przypadku to jest 1, w drugim minus 1, bo to się ładnie poskraca. No i to są takie poziome krechy. To jest wykres funkcji oczywiście g od x. I tyle. Jak Wam się podoba, łapka w górę zawsze mile widziana, a pytania standardowo w komentarzu. Na razie, cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli
Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.